Dzień dobry Państwu. Przed nami premiera pierwszego animowanego serialu Kajko i Kokosz na Netflixie. I mam zaszczyt gościć już najczęstszego gościa, jeżeli chodzi o wywiady na tym kanale, pana Jarosława Boberka, który wcielił się w rolę Mirmiła, kasztelana Mirmiła. I będę go męczył troszeczkę o to, jak się grało i co, jak to jest, gdy może sobie wreszcie od A do Z zacząć od podkładania głosu, a dopiero potem widzieć, jak to się przekłada na animowaną postać. Dzień dobry, witamy po raz kolejny. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Tak, dzień dobry. To tak, nie wiem, chyba pierwsze klasyczne pytanie. Wydaje mi się, że jak przeglądałem wywiady, pojawia się prawie zawsze. Czy czytałeś Kajka za młodu? No tak, tak. Znaczy to był Kajko i Koko w kosmosie. Takie pierwsze moje było zderzenie z tą twórczością pana Janusza. No i to był odlot, bo to było czarno-białe, w ogóle nie było kolorowane, więc myślałem, że to jest po prostu zwyczajnie komiks dla dorosłych i się jakiś taki lepszy czułem, bardziej dowartościowany, większy, nie? Więc to był mój bardzo cenny nabytek i... A potem no, zobaczyłem, że oni są jakoś tam w jakichś tam szyszakach i starczami, mieczykami, kiedy w ręce mi wpadło tam kilka numerów gazety z Wybrzeża a ja miałem ciotkę w Oliwie, więc no to dlatego, ale no moja przygoda zaczęła się właśnie od Kajko i Koka w kosmosie. No, czyli uważasz się, to nie było, bardzo to lubiłem, bardzo, bardzo. No właśnie, bo o to chodzi. Te postaci w jakichś tam karkołomnych sytuacjach właśnie z kosmitami. Pamiętam, jak ci kosmici wyglądali, trochę się ich bałem, no. Więc niekoniecznie byłem aż taki bardzo dorosły, jak mi się wydawało. A to, czyli możesz, bo wiesz, z reguły jak jest jakaś adaptacja, to każdy aktor, który się wciela jakąś rolę, od razu jest, ja przeczytałem tyle komiksów, jestem takim fanem, czyli ty możesz tak powiedzieć tak uczciwie, że gdy zaproponowano ci tę rolę, to czułeś się, ja wiem, co robię, ja już miałem te głosy, wyobrażałeś je sobie. Nie, to jest za dużo powiedzieć, że je sobie wyobrażałem, ale jakby wiedziałem, no, z czym się mierzę, no, z czym się zderzam. To nie była dla mnie nowość, wiedziałem, jak wygląda Mirmił, wiedziałem, jak wygląda Kajko i Kokosz, no i tam pozostałe postacie. A powiedz mi, czy kusiło cię, żeby jakąś inną, żeby na przykład powiedzieć, nie, no ja bym wolał Kajka albo Kokosza, albo kogokolwiek innego. Kusiło cię, czy na przykład ta postać była dla ciebie najfajniejsza? Nie, no ja tak nie mam, no dostaję taki przydział, więc... Nie, no nie wyskakuję przed szereg i nie mówię, no zaraz, to jest fajna propozycja, ale jednakowoż z wielu powodów, które za chwilę przedstawię, chciałbym zagrać. Nie, no to jest bzdura. No, trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, z radością, przecież otwieramy po raz pierwszy nieotwarte drzwi i to jest super, no to jest jakaś długo wyczekiwana sprawa. No i propozycja zagrania Mirmiła jest fantastyczną propozycją. To nie ma... No właśnie, mówisz, że to jest pierwszy, no, niewyważone drzwi. Czy zatem to, że miałeś wreszcie możliwość nagrywać od zera w pewnym sensie, no bo najpierw były głosy, dopiero potem powstawała animacja, najpierw był scenariusz oczywiście, czy to ci dało więcej pola, wiesz, zabawy, interpretacji, szaleństwa, czy czułeś się wolniejszy? No, tak, no ale to nie jest dla mnie nowość, ja nie robię tego po raz pierwszy. I to jest oczywiście, to jest fantastyczne uczucie, jak, nie wiem, no jak dostajemy w teatrze tekst i też się z nim trzeba zmierzyć i też trzeba to stworzyć od początku do końca, czy tam przed kamerą, no. To jest zawsze jakaś tam autokreacja we współpracy z reżyserem, z twórcami. Jest cały zespół ludzi, którzy temu zdarzeniu pomagają, no i to jest fajnie, to jest praca zespołowa. No ale ten element wolności, tak, oczywiście tam występuje i... No i aktorzy, no my to na ogół lubimy. I to jest fajne, no. A czy miałeś, nagrywaliście grupowo, czy pojedynczo? Bo z reguły mamy ten proces takiego pojedynczego nagrywania. Czy to mieliście chociaż troszeczkę możliwości takiego odbijania od siebie trochę? Nie, no tak jest, jak zawsze, nic tu się nie zmienia. No czasem się uda zebrać ekipę, prawda, do niektórych seriali. Dostajemy sami... Chciałem powiedzieć goli i wesoli, ale bez przesady. No nie ma wsparcia ze strony partnera. To już gdzieś tam musimy sobie wyobrazić i to już reżyser musi tego pilnować, żeby te postaci ze sobą gadały, żeby to miało sens.
Ale przy okazji, no jest plan międzynarodowy. To będzie puszczane wersja więcej niż jednojęzyczna. Czy myślałeś o tym, że wreszcie, że będzie ktoś ciebie dubbingował i chciałbyś posłuchać, jacy aktorzy będą wcielać się w ciebie w cudzysłowie? Powiem szczerze, no nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. No właśnie. To... Że oh wow, no wreszcie to De Niro, kurde, odwrócimy kolejność. Teraz to on stanie przed mikrofonem ze mną w uchu. No nie, nie. Takiego jeszcze poziomu bałwochwalstwa nie osiągnąłem. No jakby są trochę inne mechanizmy tym rządzą, tą naszą robotą. Ja się jednak na pracy skupiam, a nie na tym, że teraz czekaj. Jak bym mu tak pokombinował, żeby on się może wyłożył, albo nie wiem, tak docenił. Ależ ten polski aktor to wykombinował, jakie to jest trudne, właściwie niepowtarzalne, ale spróbuję się z tym zmierzyć. Nie, no bez przesady. No. Trzeba po prostu wejść, zrobić dobrze swoją robotę, a co tam się dalej z tym stanie? No to super, jeżeli ktoś będzie chciał to dubbingować. No proszę bardzo, no, jak robiliśmy Wiedźmina, no to ja tak sobie myślałem, że no i wreszcie ktoś tam będzie będzie jechał po tych torach położonych przez Polaków. No bo tu się okazuje, że to oni jechali swoje, my jechaliśmy tak. Swoje. Czyli nie masz takiego głosu na przykład, bo wiesz, no jednak zawsze to masz gamę i tą listę aktorów, których ty przerobiłeś na naszą polską wersję, jest ogromna. Ale przecież też pewnie oglądasz w oryginale i masz pewne głosy, mówisz, kurczę, lubię ten głos, lubię tego aktora głosowego, ja mam takich całą sporą listę. Czy nie ma u ciebie na przykład, ale byłoby fajnie, gdyby ten aktor, którego ja doceniam po prostu jako aktora, pobawił się moją wersją i dał mi swoją. Przede wszystkim nie dzielę aktorów na głosowych i tam niegłosowych, tak i śmak. No, aktor to aktor, no, robi to, co lubi, nie wiem, robi to, co umie, robi to, w czym się, nie wiem, jakoś tam samorealizuje, nie? I oczywiście, że mam swoich ulubionych aktorów, no ale tu znowu nie mam tak, że kurde, a gdyby ten Pesci mnie zdubbingował, ale byłoby super, wow, albo ten Gary Oldman, kurczę, może do niego zadzwonię. Gary Oldman dubbingował niejedną już postać swoją drogą, ma całkiem spore rezumę, więc tu Pesci chyba jedną czy dwie tylko. No, Boziu, no zostałem przy okazji rozmów na temat tej naszej wspaniałej premiery Kajko i Kokosza, zapytany, no, czy mam jakieś wyobrażenia, marzenia, chęci, pomysły, kto by tego Mirmiła mógł w innej wersji językowej angielskiej na przykład zrobić, no. No i tam coś tam wystękałem, powiedziałem się tak, zaskakujące pytanie, no ale no, no może ten, no nie wiem. Ojej, no jakoś nie wiem, no specjalnie nie chcę, no bo ja wiem, że to jest takie ciekawe i takie ten, ja teraz będę, a Boberek powiedział to, że było. No ja szukam clickbaitu na tytuł artykułu, więc właśnie powiedz coś bardzo kontrowersyjnego. No, tak. Jarosław nie lubi Donalda. Taki się tytuł pojawił. No. Bo powiedziałem, że ja tak za tym kaczorem Donaldem, to ja tak średnio przepadam. Bo... No ale jakby ci tu pomóc, no, z tym tytułem. No nie musisz mi pomóc, ja mam inne pytanie, które będzie może bardziej merytoryczne dla ciebie. No. Odnośnie komiksów. Bo to jest nasz pierwszy, który ładnie ląduje na Netflixie jako animacja, ale nie tylko Kajkiem i Kokoszem Polska stoi. Pierwszy komiks w moim życiu to był Tytus, Romek i Atomek i Rosalia. I to był dokładnie drugi zeszyt tych przygód tych bohaterów. No i to, mam pełną świadomość i poczucie, że to był jakiś taki przełom, wyłom, rzucenie kamienia milowego w moim życiu. I niewiele jeszcze z tego, myślę, kumałem, rozumiałem, ale wykazałem się ogromną siłą woli i tak i jeszcze raz. I te, kurde, jakie to jest ciekawe, orany. No i potem jak odkryłem, że to jest w ogóle cała seria i są kolejne zeszyty i kolejne,
Wow, no to wtedy się, wiesz, zrobiło pewnego rodzaju ciśnienie i parcie, żeby posiadać następne. No. I one były jeszcze bardziej odjechane jeszcze. Tak. No. Nie pamiętam, do którego z nich były przypisane takie ćwiczenia fizyczne domowe, tak, taki domowy fitness. I nie pomogę, ale... Serio sobie to wziąłem do serca i był kij, na kiju dwa wory wypełnione czymś tam ciężkim i no i jechałem. Była sytuacja z ręcznikiem, który moczyłem mokrą wodą i się nacierałem, no więc to trzeba mieć świadomość, że to potem może wywołać określony skutek, jakaś tam ta propozycja dla dzieci. No. No i widzisz, z tego już mam jakieś tytuły jakieś, prawda? Jarosław Boberek słuchał się Tytusa na przykład, prawda? No nie wiem, no. Albo uczył się od Tytusa. Wszystkiego nauczyłem się od Tytusa, Jarosław Boberek. No nie przesadzaj z tym wszystkiego. No ale clickbait, prawda, musi być. Postawić, ale tak, no. Boże, no Tytus miał taką, był tak skonstruowany, że był chyba najulubieńszą postacią dzieciaków, bo, no bo był świrem, bo był zwariowany. No. Nikt nie chciał być taki jak Atom, bo taki serio, taki wszechwiedzący z ciężkim tyłkiem i w okularach. No. No. Romek z kolei taki chudy, ten dziwny, on też miał problemy, coś mu tam nie wychodziło, a ty to zawsze spadał na cztery łapy i generował jakieś zawsze śmieszne sytuacje. Czy zatem uważasz, że to byłby dobry materiał na kolejny serial? Bo tak myślę, czy ale jakaś inny... No właśnie. Były już kiedyś podjęte próby, no i one wypadły tak sobie, ale tak. Ja bardzo chętnie bym to zobaczył. O, a jakieś inne komiksy, może jakieś nowsze? Przepraszam, że tak będzie to brzmiało, ale wiesz, no ostatnie 20-30 lat też mieliśmy trochę... Bo tak to nie chcę cię postarzać, ale wybrałeś typy, które dzieciaki, które nie urodziły się w PRL-u, mogą mieć problem. Tak, no to wszystko zależy, kto na jakim podwórku się wychował. To prawda. Ale... Moje dzieci doskonale się orientują, mimo że są zupełnie krańcowo z innej epoki, zwłaszcza te najmłodsze dzieci, to w ogóle nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem bohaterów, ponieważ właśnie. Są no. Wzdowienia. To prawda. No właśnie, to jest moje pytanie, bo... Czy nie masz takiej, no to obawa twoja, to ty już zrobiłeś swoją robotę, ale tak czysto z fanowskiego punktu widzenia, że Kajku i Kokosz zostanie trochę odebrany, szczególnie na Zachodzie, no taka dziwna kopia Asterixa. Ciekawa może, no, ale... Nie. Zobacz, ja wyciągam rączkę tylko no. I już mam to, nie? Taka sytuacja. Ja nawet tu w czasie którejś z rozmów też po to sięgnąłem. Jakby... Znaczy, dostrzegam tu pewnego rodzaju elementy wspólne, ale no bo jakby gdzieś to jest umiejscowione w jakimś tam okresie, no bo jest chudy i gruby, sprytniejszy i cięższy, lotniejszy i mniej lotny. Mhm. No ale to cały świat jest zbudowany na przeciwieństwach, na jakby przeciwstawnych elementach i flipi, flapi. No i tak możemy jechać i jechać i zawsze... Znajdziemy tego, co był pierwszy, a potem się okaże, że aha, nieprawda, bo mamy tu jeszcze kolejny przykład. No i tak naprawdę, no analizując to głębiej, to dojdziemy do wniosku, że to są zupełnie dwa, jakby dwa odrębne światy. No. I kreska jest inna, i tematyka jest inna. No, schemat jest ten sam, no jest czarne i białe, no i białe musi zwyciężyć czarne, a potem tak naprawdę to zwycięstwo polega na ośmieszeniu tego, co czarne, złe i przykre. No i tam się kopią po tyłkach, a no i wszystko się dobrze kończy, nikt nikomu głowy nie urywa. No i no to jest taki schemat, ale... Jeszcze, może będzie wersja... No i, ale faktycznie ja dostrzegam pewnego rodzaju też tutaj analogię, ale kompletnie mi to nie trąci, ściąganie mi tam. Nie, mi bardziej chodzi o to, czy jakby to zostało odebrane na Zachodzie, w zasadzie zakładane by było, a to na pewno jakaś taka tania podróbka, tak jak my zakładaliśmy kiedyś, że co przychodziło ze wschodu, to zawsze gorsze, zawsze podrabia Zachód, prawda? Że ten sposób myślenia może pokutować
i troszeczkę zepsuć, niezależnie od wartości samego serialu. No nie podchodziłbym do tego z takimi kompleksami i teraz, o Boże, przepraszam, a czy zawód mógłby tak łaskawym okiem spojrzeć na to, co byśmy tutaj wyprodukowali? O, weź się, bo my tacy ubodzy krewni jesteśmy. Nie no, matko bosko, no. Ameryka już dawno została odkryta, Boże, wszystkie dźwięki już zostały zagrane, ale teraz no, trzeba się tym bawić. I jej, no. Ja kiedyś, to też jest znamienne, jak ja byłem, nie wiem, w takim cielęcym okresie, to muza, której słuchałem, myślałem sobie, to już jest tak wyśrubowane, to już to jest w takiej sprzeczności z tym, co słuchają moi rodzice, że o dziadkach w ogóle nie wspomnę, że no, no dobra, czego będą słuchały moje dzieci, a potem ich dzieci, no przecież to już chyba dalej już nie można pójść. Otóż można, zawsze można, no i zawsze trzeba próbować i tam hej, no po co te kompleksy, no. No widzisz, to może być właśnie kompleks Polaka, no nie? Troszeczkę. Tak, no. Chodzi. To dobra, to zmieńmy temat, żeby wrócić na zakończenie do samego Mirmiła. Mirmił znany jest z tego, że lubi narzekać, trochę histeryzować, tutaj zabić się. Czy jak, nie wiem, to, czy to będzie odpowiednie. Ile jest boberka w Mirmile, a ile Mirmiła? Ile razy ty miałeś tego typu myśli? Nie, bardziej chodzi mi całkiem co innego. Czy któraś z jego hiperbolizujących tyrad o tym, jak to źle, jak to on musi się zabić albo jak to musi się utopić, czy któraś z nich jest dla ciebie taka najlepsza, jego ulubiona forma narzekania i płaczu, jak to za chwilę wszystko się rozejdzie i umrze? Nie wiem, nie. Nie myślałem tak w ten sposób. Nie szukałeś ulubionej śmierci? Nie. No, nie wiem, dobrze, źle, nie wartościuję. No, ja podchodzę do tego zadaniowo. No, jest zadanie do rozwiązania. Jak to zrobić najlepiej? Oczywiście, cały czas poruszamy się w jakimś hipotetycznym świecie, w świecie hipotetycznych rozwiązań. I wiadomo, no, tyle ile głów, tyle rozwiązań, i można tak, śmak, owak, no ale to jest licencja poetyka, to jak już mówiłem, przepraszam za słowo, jest to pewnego rodzaju kreacja, która komuś może leżeć albo nie. No ale ja tak to usłyszałem, ja tak to zobaczyłem, dostałem wsparcie twórców, reżysera przede wszystkim też, no i w jakiejś zgodzie z całym zamysłem pozostajemy. Jest śmiesznie? Jest śmiesznie. Nie wiem, jest strasznie? Jest strasznie. Posuwa to, popycha akcję do przodu? Tak. No i dobrze. Klei się, klei. Gadają ze sobą, gadają. No to dobrze, no. A teraz, no, ulubione, no nie, no. Taki najzabawniejszy, wiesz o co chodzi. Wiesz co, bo to jest tak, że jakby nawet specjalnie na to nie ma przestrzeni, myślę. Za mało trochę czasu ze sobą spędziliśmy. No, za przeproszeniem, to nie jest Król Julian, którego już po prostu przewałkowałem wszerz i wzdłuż. No, ja się tego Mirmiła też tak naprawdę dopiero uczę i z całym szacunkiem dla niego, no, mam nadzieję, że mu czegoś nie zrypałem. No i że on potem nie będzie mnie w snach nawiedzał i co mi zrobiłeś, dlaczego jestem takim pierdołą i ten, albo trzeba było mi się dać bardziej upić. No, to idealnie pasuje do ostatniej uwagi. Do ostatniej uwagi producenckiej troszeczkę. Jako że Mirmił lubi pić ze swojego złotego kielicha, czy producenci zadbali, żebyś ty miał swój złoty kielich? Jako... Nie, jeszcze nie. Czyli tutaj ważna uwaga dla producentów, że powinieneś otrzymać ten swój jedyny, słuszny złoty kielich. To ty powiedziałeś, ale... Oczywiście, ja wywieram presję. Bardzo mi się podoba ten. Hashtag dajcie Boberkowi puchar, czy też kielich, tam, żeby to ładnie brzmiało. A wydaje mi się, że jesteś, przynajmniej dla mnie, jesteś najbardziej filozoficznie odpowiadającą osobą, z jaką mam okazję rozmawiać. I to jest jako komplement, żeby nie było, bo ja jestem filozofem z wykształcenia. Więc bardzo ci dziękuję za bardzo enigmatyczne odpowiedzi, które niejednego zmuszą, żeby obejrzał ten wywiad jeszcze raz. Na koniec chciałem ci jeszcze przy okazji podziękować za Juliana, bo obejrzałem w końcu cały serial Król Julian i tam Król Julian in Exile i tak dalej. I nie spodziewałem się, że ten serial może mnie tak dużo nauczyć o kapitalizmie, o jest tak mądry w swoim szaleństwie. A to już ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja wiem, ale ja i tak tobie chciałbym za to podziękować.
rękę, żeby nie powiedzieć paluszek przyłożyłem. No. Więc niedługo nawet planuję zrobić analizę kapitalizmu przez króla Juliana, więc z chęcią ci wyślę to. W każdym razie, moim i państwa gościem był Jarosław Boberek, Mirmił, który niedługo, już od 28 będziecie mogli oglądać go na Netflixie jako Kajka w przygodach Kajko i Kokosza, a potem druga i trzecia tura jeszcze, więc czekajmy i trzymajmy kciuki, żeby było znakomicie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.